Zostawia wodę. Bierze się blender i to wszystko udziera na jednolitą masę, dodając odrobinę wody z gotowania. Do tego dolewa się oleju sezamowego, sypie soli i pieprzu do smaku. Na koniec wrzuca się podsmażoną na oleju cebulkę, drobno pokrojoną i miesza. Wychodzi przepyszna pasta, zwana przez niektórych smalcem fasolowym. Rzeczywiście tak wygląda. Jest biała jak smalec i smakuje podobnie. Wszystko przez odrobinę oleju sezamowego oraz cebulkę. Można podawać na chlebie z ogórkiem kiszonym i zdarzy się, że jedzący nawet nie pozna, że je fasolę. Brawo! Co z literaturą, więc pokusiłam się i tym razem ja popełniłam fraszkę o Zaraszowie i naszym kociołku, jeśli można to zaprezentować. Fraszka o Zaraszowie. Choć po dworze ślad zaginął, to słuch o nim nie przeminął, bo w kasztanach, tu w alei imprez wiele po kolei. Pamiętamy o rodakach, naszych przodkach i dzieciakach. Są pikniki i festyny, czas to spotkań dla rodziny. Są konkursy i muzyka, bardzo różna tematyka. Straż w działaniach nas wspomaga, jedzenia się domaga. Mówi szeptem druh do drucha, może by tak coś dla brzucha? Oczywiście, nie ma sprawy, znajdą się tu jakieś sprawy. Bo dziewczynom z Zaraszowa to wystarczą ze dwa słowa i gotowe są do pracy. Choć nie pieką już kołaczy. Ale za to są pierniki, szarlotki i serniki. Już kociołek się szykuje, każdy dzisiaj posmakuje. Pyszne mięsko z ziemniakami, uduszone z warzywami. A co jeszcze jest dodane? Tajemnicą to owiane. Przy kociołku z Zaraszowa każde danie niech się schowa. Z niego nasza wieś już słynie. W eter o tym wieść już płynie, bo się radio tu zjawiło i Zaraszów rozsławiło. A co więcej tu robimy? W internecie sprawdź nowiny. Na portalu Zaraszowa niech się chowa inna strona. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich gościć, radość mamy. A jak miło w Zaraszowie, każdy później sam opowie. Brawo! Kociołek już widać, mogą Państwo wstać, trochę podnieść się od stołu i zajrzeć, bo naprawdę wyjątkowe widowisko. Wyjątkowe widowisko. Dziewczyny od rana paliły ognisko w Alei Kasztanowej. Tak, w Alei Kasztanowej, bo tylko stamtąd ten kociołek jest taki naprawdę apetyczny, aromatyczny. Zawartość oczywiście pozbierana z zaraszowskich pól. Ale strażacy to będzie... Nasze imprezy. Na pewno oczyści wszelkie zatoki, zatory. Zapach, aromat jest niesamowity. Gwarantuję, doznania smakowe będą na pewno na medal. Oczywiście rejestrujcie te smaki, bo potem niestety trzeba będzie jakąś decyzję podjąć. Jakie udaniu przyznamy tytuł dania dla MOWA roku 2017? Jeszcze tylko zapytam o adres tej strony internetowej, o której dziewczyny mówiły. Gdzie szukać Zaraszowa w internecie? Zaraszów.pl to jest nasz portal. Tutaj mamy w sumie moderatora i administratora strony, pana Jurka Jelcowa. Możemy się pochwalić tym, że nasza strona Zaraszów.pl w 2015 roku została okrzyknięta, w sumie wyłoniona w konkursie, najlepszą stronę na Lubelszczyźnie, stroną sołecką. Dobra, sukces! Zapytamy pana Jurka, co można znaleźć na portalu zaraszowskim? Przepraszam, nie usłyszałem pytania. Co możemy znaleźć na portalu zaraszowskim? Wszystko zaraszowe o okolicach, o ludziach, o przyrodzie, o wszystkim, co nas otacza. Głównie o tym dobrym. A są jakieś złe? Chyba nie. No, zawsze są ze strony, ale staramy się we wszystkim nie zauważać tych złych stron. W Alei Kasztanowej kasztany w tym roku obrodziły. Zbierała je pani Jola Przech wraz z małżonkiem. Te kasztany, które tutaj macie Państwo na stolikach, to właśnie pochodzą z Alei Kasztanowej.
Jeździłem tam na zabawy. Pięknie było. O, proszę, jakieś wspomnienie jeszcze z Zaroszowa, takie mocno młodzieńcze i daleczne. Tam miałem dziewczynę, ta to... A, super. Okazuje się, że nie tylko... A, pozdrowienie dla ciebie, Basiu. A dziękuję, ja wprawdzie nie z Zaroszowa, ale dziękuję bardzo za pozdrowienia. Chyba, że chodzi o inną Basię, na pewno. Panowie, co z tym karpiem, bo się trochę martwimy. No już, już możemy rozdawać. Panie Andrzeju, a pan to kiedyś smażył karpia, czy to jest pana debiut? Zawsze smażę na święta, zawsze. Czyli w zasadzie na wysokości Wigilii dopiero pan styka się z karpiem. A teraz na tą imprezę molową to został pan tak złapany? Czy wiedział pan o tym? Wiedziałem, ale to nie wiedziałem, że tak szybko. Wujek załatwił. Tak, rodzina. Mówiłem go. Nie powiedziałem mu, po co idzie. Się okazało, że jest zadowolony bardzo. Bardzo się cieszymy i czekamy na posmakowanie tego smażonego karpia. To może jeszcze przejdźmy do kolejnej receptury. Tylko gdzieś mi się zgubiła ta pani, która... Pani Ewa Sprawka. Czy jest na sali pani Ewa Sprawka? Bo ona ma dla nas niespodziankę. Ja nawet sama nie wiem, co ona chce nam tu zaprezentować. Na razie niesie kartkę. Zobaczymy, co na tej kartce. Mam nadzieję, że chyba fala hejtu się na mnie tutaj wyleje po przeczytaniu tego, co ja tutaj przeczytam. Uczestniczę ostatnio w warsztatach literackich. No i tak z literaturą to niewiele mam do czynienia, ale postanowiłam pospisywać różne mądrości i głupoty, które przychodzą mi do głowy. Głupoty również kulinarne. Utwór pod tytułem Kurczaczek Dziwaczek. Nie wiem, czy inspirowała się kaczką dziwaczką, czy jakimś innym utworem, ale zapraszam Państwa do posłuchania. Utwór powstał dzisiaj w nocy i no, trudno mi powiedzieć, czy akurat jest wysokich lotów. Kurczaczek dziwaczek a la bażant, czyli jak nie robić z kurczaka dziczyzny. Czasami człowiek ma ochotę zabłysnąć kulinarnym talentem lub zjeść coś wykwintnego, ale tanim kosztem. Tak było i tym razem. Miałam zrobić pieczonego bażanta. Bażant jest skórą, a samiec to nawet kogut. Dodam, że nawet kolorowy kogut. Pierwsze zadanie, jakie stanęło przede mną, było upolowanie owego kuraka. Niestety, broni palnej nie posiadam, a o pozwoleniu nawet nie myślę. Jedyną bronią, jakiej używałam, była w dzieciństwie proca, ale czy taką machiną zdołam upolować coś, co się rusza? Chyba żabę. Brr. Wtedy zaświtał mi w głowie kolejny pomysł. Może uda mi się przygotować takowy bażanta, jeśli będzie on ofiarą śmiertelną wypadku komunikacyjnego z moim udziałem i mojego samochodu. No niestety, mój samochód nie jest taki jak Kubicy lub Hołowczyca. Dlatego polowanie moim samochodem skończyłoby się zbitą szybą i paroma piórami z ogona niedoszłej ofiary. Podsumowując, za i przeciw, stanęło na tym, że powinnam kupić kurczaka i go zrobić a la bażant. Myśl zasady Polak potrafi. Jednego nie mogłam zrobić. Tak jak w przepisie. Utrzymać kurczaka w pierzu przez parę dni. Mój był takowej okrywy pozbawiony. No może nie zupełnie, na końcach skrzydeł i kuperka sterczało parę piór, ale nie wiem, czy one się liczą. Z braku czasu sięgnęłam po przyprawę myśliwską, która składała się z majeranku, rozmarynu, bazylii, czombru, tymianku, kolendru, gorczycy.
mielonych owoców jałowca, ziela angielskiego, liści laurowych. Wrzuciłam parę ziaren jałowca i jeszcze co nieco. Piekłam tego kurczaka około godziny. Smakował wyśmienicie. Ucierpiały jedynie zęby moich gości. Zaszkodziło im to co nieco. By bardziej uwiarygodnić, że to bażant i pochodzi z prawdziwego polowania, do potrawy dodałam parę kuleczek, takich niby śrutów. I dlatego nie powinnam robić takich wykwintnych potraw. Dziękuję. Zastanawiają mnie te śruty. Ewo, czy ty nas czymś poczęstujesz? Ewo, czy ty nas czymś poczęstujesz, czy tylko przeczytałaś? Poczęstuję. Kamil, czy ty mógłbyś sprawdzić? Kamil, bardzo cię proszę, sprawdź, co ta pani w czarnej sukience podaje, bo mówiła coś o śrutach, ja się bardzo boję tego dania. Pokaż pani, nie brać. Mi się wydaje, brawa dla pani w ogóle. Ja myślałam, że to jest może kaczka dziwaczka, tak na dobrą sprawę, ale chyba nie. To jest kurczaczek dziwaczek. Kurczaczek dziwaczek, a la bażąc. Brawa. Kiedyś podawali królika a la indyk, też w dawnych czasach. Ale proszę powiedzieć, zdradzić recepturę, jak to pani zrobiła tego kurczaczka dziwaczka? No tak jak mówiłam, no, trzeba było go po prostu kupić. Wprawdzie w oryginalnym przepisie było podane, że takiego bażanta trzeba było parę dni trzymać, żeby dojrzał w opierzeniu, tak? No ja się tak bałam tej padliny ludziom podać, więc troszeczkę krótszy termin był tego przetrzymywania kurczaka. No potem w tych wszystkich przyprawach posiedział tak 10 godzin, no i potem do pieca, no i ognia, nie? Czyli po prostu, a był już, że tak powiem, ogolony, niestety. No niestety i trudno stwierdzić, czy to była ona, czy on. Myślałam, że to było tak, że wysłała pani męża na wieś, żeby upolował kurę z podwórka. Na wczesnym rankiem albo wieczorem, zanim pójdzie ta kura spać, przyniósł ją do domu. I się zaczął cały proces. A tu proszę, nie, niestety. No każdy już teraz idzie na łatwiznę, także trudno powiedzieć, jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Ale mogę jeszcze takie coś przytoczyć, co mój dziadek kiedyś opowiadał dawno, dawno temu, że przed wojną, jak on był młodym chłopakiem, do ich wsi przyjechał, bym powiedziała, przemysłowiec, albo ktoś taki z Warszawy, no, który działał w branży gastronomicznej i zaproponował młodym chłopakom, aby zrzucali gniazda wronie z pisklętami, ponieważ potem te wronięta trafiły na stoły do Warszawy, do jakichś wykwintnych restauracji i podawane były jako nie wiem jaki drób. Ale szanowni państwo, to się nie ma co śmiać, ponieważ ja mam w domu najstarszą polską książkę kucharską, którą wydaje Pałac w Wilanowie z epoki Jana III Sobieskiego i tam ewidentnie jadano wrony, szpaki, jaskółki, jeżyki, jastrzębie, bażanty i tak mógłbym wymieniać bardzo kwiczoły. Także wszelkie dzikie ptactwo było łowione i trafiało na najlepsze wytworne stoły. Czyli polujemy teraz na wróble, tak? Wróbli to raczej bym nie polecał, szkoda ptaszków. Trzymajmy się tych ogolonych kurczaków. Ewa, a możesz powiedzieć, gdzie... Mnie interesuje, gdzie ten piec jest, do którego wkładałaś tego kurczaka? No w kuchni. Tak naprawdę to dzisiaj powinnam tutaj wycałować szefa kuchni, bo jest dzisiaj jego święto. Pana Mariusza Sawickiego i to właśnie on przygotował dzisiaj tego kurczaka. Tak naprawdę to na całowanie szefa kuchni jeszcze przyjdzie czas. Postaram się to zrobić. A szefowa nie może być? No, może być. To mu
musi zrobić to jakiś pan, więc nie wiem, kto to zrobił, żeby szefową całować. No tak czy inaczej, pani jest bardzo kreatywna, naprawdę. Poradziła sobie i z przepisem, i z bażantem, i z kurczakiem, a na koniec z szefem kuchni. No jest pani niesamowita. Brawa dla pani. Teraz jeszcze zobaczymy, jak poradzi sobie z dzieleniem tego kurczaczka. Poproszę jakiegoś matematyka. Czy jest na sali matematyk? Jest polonista. Ma być księgowa. O, księgowa będzie dobra. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy księgową. Może jest jakiś, nie wiem, architekt albo jakiś pan od, jakiś budowlaniec na przykład. Jest? Jak jest, to prosimy do pomocy. O, jest chętny, widzę, podniósł się już. Popatrzył na tego kurczaczka i usiadł. Mały kurczak, ale duże wyzwanie, tak? Proszę państwa, ale naprawdę śmiało, bo już historia Mola pamięta, że 0,25 to jest naprawdę niewielka ilość molowej nalewki. Jednemu panu, chyba panu Mirkowi Grzesiakowi, udało się podzielić na 100 równych części. Także... Brawa! Czyli tak, mamy już chętnego, żeby podzielić na 4. No, musimy znaleźć kogoś do pomocy, tak? Szukamy, ciągle szukamy. Może ktoś się ulituje nad kurczakiem. Proszę państwa, to ulitujcie się naprawdę i nad Ewą, i nad tym biednym, niebiednym kurczaczkiem. Pachnie pięknie, więc myślę, że będzie smakował równie, równie fantastycznie. To co? To jest bardzo dobra myśl. Proszę państwa, bo nasz kuferek z nagrodami jeszcze jest pełny, więc... O, proszę bardzo, brawa dla pana Mirka. Brawo. Pójdę do szefowej kuchni. Na oczach ma być. Na oczach? To zapraszamy do krojenia tego kurczaczka. Ja natomiast chciałem tutaj jeszcze na chwilę tylko zwrócić państwa uwagę, jak kręcenie kichy zbliża ludzi. Proszę bardzo. Jak zawiązują się relacje w kuchni, tak? Jak kuchnia łamie bariery. Tutaj jeden mężczyzna smaży karpia, a drugi chciał gotować kiszkę i spotkali się na środku stołu. Proszę bardzo, jak kuchnia zbliża ludzi. Jak dobrze, że jesteśmy tacy wrażliwi. Brawo dla panów. Brawo. W kolejce, widzę, że w kolejce stoją panie, które przyrządziły coś niesamowitego, czyli smalec z fasoli. Bardzo chciałyby nas poczęstować. Macie ochotę spróbować? To zapraszamy. Zobaczcie, jak apetycznie wygląda taki smalczyk na chlebku. A też chciałabym państwu powiedzieć, że to nie jest jakiś zwykły chlebek kupiony gdzieś tam w przypadkowym sklepie czy w przypadkowej piekarni. Jest to chleb nasz bychawski, pieczony tradycyjną metodą w piekarni GS-u bychawskiego i oczywiście dostarczony tutaj na potrzeby tej imprezy. Jest to chlebek naprawdę naturalnie wypiekany, bez dodatków ulepszaczy i tak dalej. Ja muszę coś powiedzieć o tym chlebie. Znaczy w ogóle o chlebie z GS-u, gdyż jak byłem dzieckiem, dziadek mnie wysyłał po chleb do sklepu, bo wcześniej, dzień wcześniej się chodziło i się mówiło pani sklepowej, ile chleba dla każdego. No i pani sklepowa prowadziła taki wysoki, duży zeszyt i tam wpisywała tam Rutkiewicz, 5 bochenków, Kowalska, 3 bochenki. No i potem każdy przychodził następnego dnia rano po chleb, przyjeżdżał taki ropór. Panowie wyciągali skrzynki z tymi chlebami, no i każdy ustawiał się w kolejce. Zawsze pani sklepowa chciała, żeby najlepiej w kolejności alfabetycznej. To mówili do niej, żeby wracała do szkoły i się alfabetu uczyła, bo każdy chciał tego chleba. I wiadomo, to były wakacje, zaraz w pole, bo robota czekała. Natomiast zawsze ta pani z dumą mimo wszystko stawała za ladą i mówiła, że ten chleb ma wszystkie chleby pod sobą. Więc faktycznie... GS-owski chleb to jest coś takiego, że naprawdę, jeżeli nadal są takie instytucje, to warto, żeby one
dalej funkcjonowały, bo dbają o jakość tych produktów. Także brawa dla GS-u z Bychawy, dla sponsora, partnera. Czy w ogóle jest ktoś z GS-u dzisiaj? Bo jakoś tak nie mogę wzrokiem ogarnąć. Tak? Dobrze, proszę Państwa, ja znowu najpierw może zapytam eksperta, najpierw o kociołek zaraszowski. Kamilu, czy spróbowałeś? Kociołek zaraszowski spróbowałem. Pani mi sołtys sama osobiście z serca naładowała. Powiedziała, że specjalnie dla mnie z żeberkiem łowiła tam z samego dna. I powiem szczerze, że jeżeli on był dzisiaj od rana na ogniu, no to faktycznie zdążył dojrzeć, że tak powiem, i czuć ten posmak takiego prawdziwego kociołku jest bardzo smaczny, bardzo. Także brawa, brawa dla Zaraszowa. No ja idę znowu popytać Państwa, czy Państwu kociołek zaraszowski smakował? Pani Jadwigo, czy Pani smakowało? Bardzo mi smakowało. Ten kociołek ma posmak jakiejś przygody harcerskiej. Czuję w nim jakieś pola, lasy, no biwak. Po prostu biwak, głębia. Wyobrażam sobie tych ludzi tam siedzących przy kociołku, śpiewających, także super sprawa. Dziękuję. Wspomnienie lata, wakacje, kociołek z Zaraszowa. Czy takiej odpowiedzi spodziewałyście się? W naszej alei dzieją właśnie takie rzeczy przy ognisku, śpiewanie przy gitarze. Także zapraszamy, jeśli będą kolejne, zapraszamy na stronie Zaraszowa, można zaproszenie sobie odczytać i pośpiewać razem z nami i spróbować kociołka. A kiedy teraz? Coś najbliżej? Teraz zaplanowaliśmy sobie kolędowanie w sezonie zimowym koło stycznia. Ale już jak to pogoda pozwoli wiosną, to ruszamy z powrotem, działamy. Myślę, że w maju. Zapewne mają coś w pierwszym czasie. Zachęcamy do śledzenia strony zaraszow.pl. Tam wszelkie nowinki odnośnie Zaraszowa można znaleźć. Historię również. Czyli drodzy Państwo, szykujcie się na wiosnę do odwiedzania Zaraszowa. Kompletujcie sprzęt biwakowy, bo być może w Alei Kasztanowej będzie można rozbić namiot, czy tak? Jest miejsce jak najbardziej, zapraszamy. Jeszcze to podpytam. Smakował Ci kociołek zaraszowski? A jak bardzo? Bardzo, bardzo pyszne. Pełne ludności. A Pani? Mi również bardzo smakował. A Tobie smakował kociołek zaraszowski? Słyszeliście Państwo? Kwintesencja smaku Zaraszowa. Niektórym nawet w tym kociołku się coś trafiło takiego, co na przykład mnie się nie dostało. Co to było? Żebereczko. A kosteczka będzie dla pieseczka. No to gratulacje. Nie? Panie pewnie jakoś tak to zaplanowały, żeby to właśnie facetom dostała się porcja z żeberkiem. Jak to zrobiłyście? Jeśli ktoś chce jeszcze trafić żeberko, to musisz do zaszła przyjść. Dobrze, panowie, dla kogo zabrakło tego żeberka, to wiosną do Zaraszowa panie zapraszają. Będzie powtórka kociołka zaraszowskiego. Smakuje, nie mogę ci przerwać. Chciałam powiedzieć tylko, że no karp jest po prostu słodki, tak? Jest rewelacyjnie bardzo dobrze wyhodowany, także brawa dla prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Bychawie. Ponieważ tak. A te brawa się należą dlatego, że pan mówił całą prawdę. Prawdę i tylko prawdę na temat karpia. Także polecam, naprawdę, jem z wielkim apetytem. Ja Państwu powiem, że pan Jarek Długoszek, który zafundował Państwu tego karpia, powiedział mi w rozmowie coś takiego, że jest bardzo ciekawy, jak Państwo zareagujecie na smak, dlatego że to jest taka jego pierwsza jakby przygoda z rybami, mimo że bardzo temat go interesuje. Bowiem, że tak powiem, przejął pałeczkę po swoim teściu, panu Adamie Wiaduniu.
I tego karpia karmi naturalnie, czyli głównie zbożem. I był bardzo ciekawy, czy w smaku jest dobry, świetny, lepszy niż ten, którego kupujemy, nie wiem, na przykład w markecie. No szkoda, że pan Jarek tego nie może usłyszeć, ale pozwolę sobie przekazać opinię eksperta w tej sprawie. Idę pytać. Czy panią smakował karp? Ten kierunek przyjął. A kto jadł karpia? Już gdzie mogę iść? W tamtą stronę, czy raczej w tamtą? Tamtą. Czy pani smakował karp? Był pyszny, ale pewno jeszcze jest tajemnica bardzo pysznej panierki. Panierka jest prosta. Prosta, zapytam jaka? Małe porcje. Jaka była panierka, panie Andrzeju? Niech pan przypomni. Panierka do karpia. Tylko wątka. Czyli sól. I pieprz. Sól, pieprz i mąka. I cała tajemnica panierki. Malizno. I cierpliwość. A czy pani smaży karpia? A jakąś inną panierkę, czy też tak samo jak tutaj pana? Pani się męczy z ośćmi. Czy smakuje pani karpia? Smakuje bardzo, nawet głos straciła z wrażenia. A pani, pani prezes? Świetny, kruchy, soczysty. I rzeczywiście chyba w wodzie, które nie stoi, tylko wartko płynie. Złowiony w stawach w Zielonej Dolinie u pana Jarka Długoszka. Osobiście złowiony, nie to, żeby jakaś tam... O, tu jeszcze dziewczyny podpytam, czy im smakował karp. Smakował? Ktoś tu dopomina się do kładki karpia. Trzeba to pana Jarka. No dobrze. A ja zapytam teraz znowu eksperta, tym razem o smalec. Pytałam już. Tak, pytałaś, ale no powiem, że powtórzę jeszcze raz na zadane mi pytanie. Tak, smalec był bardzo pyszny, ale jeszcze na chwilę wrócę do tego karpia, ponieważ chcę państwu powiedzieć taką ciekawą historię, też z naszego regionu, dotyczącą karpia. Jak karp potrafi zainspirować człowieka do przetwórstwa? Ponieważ nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale tylko w naszym województwie jedno gospodarstwo rybackie, tutaj reklamy nie będę robił, produkuje od ponad 25 lat szyneczkę z karpia. Jest to produkt regionalny, wpisany na listę produktów tradycyjnych i ponad 25 lat temu ówczesna właścicielka tego gospodarstwa wpadła na pomysł, że skoro hoduje karpia tak dobrej jakości, że wyjeżdża do Warszawy 3/4 tej produkcji do restauratorów, to stwierdziła, że zacznie przykombinować, żeby uprawiać tak zwaną manufakturę, żeby robić z tego gotowe produkty i przetwarzać te ryby do słoików, do różnych innych opakowań. No i tak myślała, ichtiolog z wykształcenia oczywiście, no i wymyśliła tą szyneczkę. Zaczęli metodą prób i błędów, zaczęli oprawiać te karpie, dopracowali się własnej autorskiej solanki z ziołami i to jest praca bardzo mozolna, bo w tamtych czasach nie było takich urządzeń jak fileciarki, tylko wszystko ręcznie, nożami, dokładnie. Oczywiście tam tych wszystkich ości tak bardzo precyzyjnie się nie da wyciągnąć z tej ryby, ale są na tyle, te mięso jest skruszałe w tej solance i później wędzone bardzo długo w zimnym dymie, że praktycznie czuć te ości, czasami się trafi, ale jest ona w zasadzie nieszkodliwa. I teraz o tyle jest fajna historia, że mają do tego specjalne urządzenie, więc wrzucają całego karpia, wychodzi tylko głowa z grzbietem, filety bez ości, tych większych, no i potem już jest, to jest ich sekretem, jak oni to robią, że taki płat karpia zwijają w roladę, wkładają w siatki, zalewają do solanki i wędzą bardzo długo w zimnym dymie. Produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jak państwo bardzo będą chcieli ten produkt znaleźć, to wystarczy sobie wpisać w internecie i tam wyszukiwarka Google
wskaże gospodarstwo i miejsce, gdzie to można zakupić. Tutaj koleżanka mi szepcze do ucha, że bardzo by chciała spróbować najpierw karpia, a potem tej kiszki ziemniaczanej. Pójdę zobaczyć, co się z nią dzieje. Powiedz Piotr, co się dzieje z tą kiszką? W razie nadziewamy, a później zobaczymy dalej co. Niektóre są już parzą się dobrze. Nie? Ale część już jest w garnku, parzy się. Ile jeszcze musi to w tym garnku w gorącej wodzie? Teraz godzina, tak to się poda czas. No, dochodzi w pół do 20. Pół do jeszcze mamy jakieś 10-12 minut. Czyli za 10-12 minut, super, świetnie, doskonale. Proszę Państwa, ja mam dla Państwa jeszcze niespodziankę. Taki prezent od Pana Jerzego Roya. Pan Jerzy należy do Klubu Łowieckiego i ostatnio, no, z jednej strony to miał szczęście, bo polował co nieco, natomiast z drugiej miał pecha, bo się rozchorował. Leży w tej chwili w szpitalu. Bardzo Państwa pozdrawia. Zapalenie płuc mu się przyplątało. Na szczęście już jest praktycznie wszystko dobrze i może po niedzieli już wyjdzie ze szpitala. Bardzo serdecznie Was pozdrawia. To coś, co Państwo za chwilę będą mogli posmakować, to jest udziec. Nie wiem, czy szef kuchni jest obecny i może wyjść i nam poopowiadać, czy już pracuje. Mariusz, czy ty jesteś tam gdzieś? Mariusz, Agnieszka może? Ale zanim znajdziemy szefa kuchni, który jest bardzo zajęty jak zwykle, to panowie myśliwi oczywiście znaleźli recepturę literacką. Kurczę, no, tytuł jest bardzo trudny. Postawili na klasykę, czyli Juliusz Słowacki, a tytuł utworu Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej. Jak zobaczyłam tytuł, to myślę sobie, no gdzie tam dziczyzna, ale okazuje się, że jest dziczyzna. No i teraz znowu zadanie dla Państwa i nagroda z tego kufereczka. Ktoś musi to przeczytać. Fragment jest naprawdę bardzo krótki, bo raptem 6 linijek. Raz, dwa, trzy, bo czas ucieka, już za chwilę sobota. O, mamy chętną. Już sobie upatrzyła nagrodę z kuferka. Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej Juliusza Słowackiego. W sali tej albowie, wśród mnóstwa drzew, z miodu lipcowego była sadzawka, z wyspą zielonym owsem pokrytą, na której się pasł święty baranek z chorągwią, mający oczy z dwóch karbunków ze skarbcu J.O. księcia wyjęty, które błyszczały niezmiernie. Na tego baranka godziło czterech dzików okropnej wielkości, upieczonych całkowicie, a 12 jeleni ze złoconymi rogami w różnych pozyturach wyskakiwało z lasu, który był z drzew pomarańczowych. Pani Wasia, to miało być proste. Jeszcze raz wielkie brawa. Proszę sobie w takim razie wybrać dwie nagrody z kuferka. Proszę Państwa, myśliwi z Maciejowa, bo oni pochodzą z Maciejowa, nie zadowalają się jakąś tam prostą literaturą, tylko stawiają na klasykę. A zaserwuj... O, jest szef kuchni, jest. No. Brawa dla szefa kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef kuchni, czyli Mariusz Sawicki, upiekł dla nas udziec, dostarczony przez pana Jerzego Roya, co prawda nie osobiście, ale przez posłańców. Jest to udziec z czego? Z dzika. Z sarny. Dzika. Sarnodzik, tak? Sarnodzik.
To była dzika sarna. Były kiedyś świniodziki, doczekaliśmy się sarnodzików. Ale w literaturze i z molem jest wszystko możliwe, jak widać. A powiesz, jak to przyrządzałeś, może coś o... Tak jest. Dziękuję. Marynatę. I wiem też jak do peklowania. Nie. O ile jeszcze sarnodzik jest mięsem, to się pekluje mięso po prostu. Tak jest. Oprócz tego dodaje się takiej troszeczkę leśnej przyprawy, czyli... Jałowca. Tak jest. Aha, i potem po prostu sarnodzik wędruje do pieca, zamykamy drzwi, ustawiamy temperaturę, czas. Dobrze mówię, czy nie? I podajemy. A, no i to jest cały jakby, cały przepis, także resztę się mogą Państwo domyśleć, ile to czasu może trwać, w jakich warunkach. Reszta to jest sekret szefa kuchni. I idę pokroić. Bardzo proszę. Poczekaj, Mariusz, bo to jeszcze nie skończyliśmy z tobą. Jedna pani oferowała się, że będzie cię całować. Nie wiem, gdzie ona jest. Idzie już. Proszę się naszykować. Mariusz, jesteś gotowy? Czy jest pan gotowy na takie doznania i wrażenia? Tylko jedna ze wszystkich chorób. Tylko jedna, jest pan rozczarowany, też jedna bym był. Jedna jest śmiała, resztę nie śmiało. A może powiem jeszcze... panu, że jest taka energiczna, naprawdę tak... Może da radę. Rozumiem. To jest właśnie ta... Z karawką! Będzie Brudershaft chyba. Już był nawet! O, pani sobie świetnie... Bo prowadziliśmy pierwszą edycję Dania Pamola. Sprawa dla państwa! Proszę państwa, wspólnie ci dwoje przyrządzali staropolski Bigos, pamiętacie? Pierwsza edycja. W 2007 roku, to nie było tak dawno. Czyli 25 edycji wcześniej. To teraz musimy... No to uwaga, Państwa... Całowanie Grand Prix. Myślę, że jakieś brawa może ich... Brawa, werble! Gosz to! Ona się rumieni. Czyli... Dobrze. Poprosimy szefową kuchni też. Zapraszamy. Proszę Państwa, drodzy Państwo, bo Państwo nie wiedzą, że dzisiaj akurat jest niezwykły dzień. Ewa, powiedz jaki to dzień, bo... Dzisiaj jest dzień szefa kuchni, ale że mamy dwóch szefów, więc... Dodam nieskromnie, że światowy dzień szefa kuchni. A pędkiem świata jest oczywiście Bychawa, więc jest to jakby naturalne, że szefowie kuchni w Bychawie. Zapraszamy śmiało. Brawa. Gospodarze tego fantastycznego miejsca, bardzo serdeczni, bardzo otwarci. Kochani, dla was dzisiaj coś od mola. W uznaniu ogromnych zasług dla krzewienia idei smakowania podniebieniem oraz doceniając wielki talent, kunszt i pomysłowość w przyrządzaniu literackich przysmaków, przyznaję się Państwu Agnieszce i Mariuszowi Sawickim certyfikat molowego kucharza. Posiadanie certyfikatu uprawnia do przyrządzania posiłków dla molowych pożeraczy książek w każdych okolicznościach, w każdym czasie i w każdym miejscu oraz do czynnego udziału w każdym finale dania dla mola. Certyfikat wydaje się bezterminowo. Bychawa, 20 października 2017 roku. Brawo! Teraz 5 minut dla paparazzi, proszę bardzo. Oczywiście to nie jedyny certyfikat tego rodzaju, który przyznamy tego dnia, ale o tym później. Dobrze, drodzy Państwo, żeby nie tracić czasu, to proszę Państwa, pani Aneta Fromczak pochodzi z okolic Bychawy, przygotowała dla Państwa coś specjalnego, bo też dowiedziała się, że MOL obchodzi dzisiaj 25. urodziny.
ale niestety nie udało jej się znaleźć literackiej receptury, a bardzo chciała w tym konkursie wziąć udział. I ponieważ pracuję do 21, więc siłą rzeczy nie dała rady dzisiaj przyjść, ale coś specjalnego dla Państwa przygotowała i ma nadzieję, że teraz Państwo posmakujecie tego czegoś, co dla Was ma, a potem to opiszecie. I tym sposobem powstanie utwór literacki, a pani Aneta będzie mogła wziąć udział w konkursie. A ja chciałam tylko tak zapytać, to taka rzecz to ma coś związanego z lasem, prawda? Trochę. Oczywiście, że tak, bo ciasto to nie jest zwykłe ciasto. Nazywa się mech. Ciasto leśne. Ciasto leśne, prosto z lasu. Miały być jeszcze grzyby, ale niestety zostały zużyte do makaronu z grzybami, więc wybaczcie. Moje asystentki poproszę, żeby poczęstowały nas tym ciastem, a Państwo za chwilę będą musieli jakiś poemat na temat tego ciasta napisać. O mchu leśny. Na niezwykłej takiej księdze stworzonej przez Matyldę Graboś. Dobrze mówię? Dobrze powiedziałam. Traczówna z domu, więc zawsze mówię Matylda Tracz. A szanowny małżonek patrzy na mnie spod oka, więc poprawiam się. Jako pierwsza takie zdanie pierwsze napisze pani prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, pani Teresa Tracz. Na temat tego ciasta. Jeszcze go nie spróbowała i nie widziała, już napisała? A potem przekażę kolejnym stolikom, każdy coś dopisze i mam nadzieję, że powstanie z tego utwór literacki i to pozwoli pani Anecie wziąć udział w konkursie. To jak będzie? Pomożecie? Pomożecie, bardzo dobrze. To ja przekazuję to cudo w ręce pani Teresy, a państwo za chwilę będą mogli posmakować tego ciasteczka leśnego i napisać o nim wiersz, może opowiadanie? Napisała limeryk na temat tortu, który przyjechał do nas z Bogucina. Odczytasz? I za chwilę nam go odczyta. Dziewczyny z Bogucina, słuchajcie, bo to jest teraz dedykowane wam. Oczywiście nie będę tłumaczyć, na czym polega limeryk, aczkolwiek muszę powiedzieć choć parę słów. Ja się chcę dowiedzieć. Jest to pięciowersowy utwór, w którym rymuje się pierwszy, drugi i piąty wers. Oraz trzeci i czwarty ma swój rym, czyli proszę posłuchać. Prezent dla Mola z Bogucina. Na 25 Mola urodzinach pojawiły się z tortem panie z Bogucina. Arcydzieło upiekły, wszystkich z miejsca urzekły. W czasie degustacji gościom ciekła ślina. Super. Brawo. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, bo poezja smaku tego tortu nastroiła chyba wszystkich tak bardzo poetycko. Pani Tereso, niech pani wróci po nagrodę. Proszę bardzo. My mamy bardziej prostsze rymy i tymi rymami się podzielimy. Jest to od naszego stołu. Wszyscy pisali razem pospołu. Uwaga. Torcik, torcik z Bogucina, smacznie w gardło nam się wcina. Jemy, jemy ile wlezie, nikt nie myśli o obiedzie. Smak zostanie nam na lata. Jadzia w tortach mistrzem świata. Brawo! Myślę, że wszyscy możemy się pod tymi utworami podpisać, bo rzeczywiście tort Mistrzostwo Świata, naprawdę. Mamy nadzieję, że na kolejne urodziny Mola też ten tort z Bogucina będzie do nas przyjeżdżał. Jak ty do nas. Będziesz. Czekamy na ciasteczko, tak? Ciasteczko już krąży. To ja w międzyczasie dopełnię formalności takich informacyjnych. Chciałabym Państwu powiedzieć, że patronat honorowy nad wydarzeniem przyjął oczywiście burmistrz Bychawy i pan starosta lubelski. Brawa. Tak, należą mi się brawa. Bo rzeczywiście ogromną przychylnością cieszy się impreza molowa wśród władz samorządowych. Patronat medialny z kolei
Telewizja Lublin. Jeżeli by Państwo mieli ochotę, to możecie obejrzeć migawkę, zapowiedź wydarzenia molowego, bowiem wczoraj o 7:15 urządzaliśmy w telewizji śniadanko szybkie z panem Kamilem i z panią Moniką. Częstowaliśmy bychawską chałeczką, masełkiem, naszym molowym przysmaczkiem, a z kolei pan Kamil przyrządził przepyszną tartę. Niestety nie poczęstujemy nią państwa, bo ją zjedliśmy. Po prostu. Na oczach pracowników TVP3 Lublin została zjedzona. Także możecie państwo na nią tylko popatrzeć w telewizji. Oczywiście niezawodne Radio Lublin, jak zawsze z nami obecne i nasza cudowna Magda. Brawa dla pani redaktor. A jeszcze Dziennik Wschodni, Głos Ziemi Bychawskiej i Internetowa Agencja Samorządowa. Partnerami z kolei tego wydarzenia są oczywiście równie niezawodna restauracja u Saszy, Bychawskie Centrum Kultury, Hurtownia Elektryczna Lenart, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, czyli ta piekarnia, z której chlebek i chałeczka drożdżowa, i oczywiście studio fotograficzne Art Photo Robert Bogudziński, który gdzieś tu przemyka pewnie z aparatem albo smakuje ciasto mech. Bardzo dziękujemy wszystkim. I jeszcze jedna uwaga, która jakby musi wybrzmieć, a mianowicie to dzisiejsze wydarzenie jest elementem takiego projektu, który Biblioteka Miejska w Bychawie realizuje. Projekt pod tytułem Biblioteka Przystanek na Moście do Świata dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brawo. Dziczyzna już do nas wędruje, ciasteczko podobnie. A my mamy dla państwa jeszcze jedną niespodziankę. Jeżeli musicie posłuchać, to będzie fajnie. Jedna niespodzianka. Ta niespodzianka stoi tam z tyłu. Widać czarną plamę po środku i trochę takiego niebieskiego. Widzicie to? Znaczy pani nie widzą, bo akurat nie mogą widzieć. Jest to taka ścianka. Możecie tam włożyć głowę i zrobić sobie focie z memolikami i z książkami. Także potem zapraszamy państwa do korzystania z tej ścianki, do wkładania tam głowy i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. To co, to teraz przerwa na smakowanie dziczyzny, degustacja ciasta mech i zebranie myśli na stworzenie jakiegoś poematu, wiersza czy czegoś takiego, co pozwoli pani Anecie wziąć udział w konkursie, a potem już pozostanie nam tylko finał, no i jeszcze kiszka ziemniaczana na deser. Jak tam dziczyzna, proszę państwa? Pyszna, bo czarna, ciekawe. Proszę państwa, dziczyzna jest dobrze wytrenowana, mocarna. Pan Jerzy Roy na pewno się bardzo ucieszy, jak mu to przekażę. Jak tam dziczyzna? Dlaczego? A, bo... No widzicie, jednak mech nad dziczyzną przeważy, tak? Dobrze. Jak tam dziczyzna, Beato? Ojej, przepyszna. Trudno mi się ruszyć. Spokojnie, zostawiasz trochę miejsca na kiszkę ziemniaczaną? Właśnie nie, muszę się przejść, żeby zrobić troszkę ubić. Ale dziczyzno, ciasto mech, Sylwek dziczyznę zagryza ciastem mech i opowiedz o tym smaku. Przypomniały mi się baśnie z łuku i paproci. Ten klient z tą kiszką może mnie osłodzić. Dobrze jest, Sylwek już zaczyna wierszem mówić, także jest okej, okay. To znaczy, że wszystko naprawdę bardzo smakowało i było pyszne. To oddajemy. A teraz proszę państwa, uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga.
Smaku nie zmienimy, no jaki będzie, taki będzie. Kiszka ziemniaczana wyjmowana z gorącej wody, zaparzana ile minut? 45 minut. 45 minut zaparzana w gorącej wodzie w temperaturze prawdopodobnie... Niecałe 80 stopni. 80 stopni, temperatura sprawdzana chyba, nie wiem czym? Palcem. Palcem sprawdzana, także z pełnym poświęceniem. Państwo nie widzieli, ale przed chwilą była tu kobieta, ja ją brałem za ręki i wsadzałem jej palec. Patrzyłem na jej usta. Jaki kolor przybrały? No, nie do opowiedzenia. No to jak się Piotr zapatrzy na Monikę, to ja nie wiem, co z tego wyjdzie, naprawdę. Czyli rozumiem, że już będziemy mogli za chwilę jeść? No dokładnie. Ciepła jest najlepsza. Z czym się podaje kiszkę ziemniaczaną? Ja ją lubię odsmażaną z majonezem. Nie no, nie przesadzajmy, nie będziemy już odsmażać. A czymś się popija kiszkę ziemniaczaną czy raczej nie? No, najlepsze są napoje procentowe, co nie? Najlepiej smakuje. Ale napojów procentowych nie będziemy Państwu serwować, także proszę się nie martwić. Pan Piotr wkłada następną porcję kiszki ziemniaczanej, także jak tego nie wystarczy albo Państwu bardzo posmakuje, to jest szansa, żeby jeszcze popróbować. Czyli co, kroimy? Potrzebujesz asystentki, czy poradzisz sobie? Moniko, czy możemy Cię poprosić? Monika. Chodź, pomóż. Niezawodna. Niezawodna Monika. Ma dobrą rękę do kiszki. No, panu Kamilowi też się humor, widzę, wyostrza. Dobrze idzie. Nie wnikajmy w szczegóły, co pan Kamil pije i z czym. Ale faktycznie coś magicznego jest w tej kiszce ziemniaczanej. Ona jakieś takie pierwotne instynkta we mnie budzi, tak powiem, kulinarne. No oczywiście, tylko i wyłącznie o kulinariach dzisiaj rozmawiamy, o literaturze jak najbardziej też. Czas start jest godzina za 19.50. Tak. Czyli chwilę czekamy jeszcze na pokrojenie kiszki, a ja idę do Państwa, żeby dowiedzieć się, jak Wam idzie pisanie poematu na cześć ciasta pod tytułem Mech. Widzę, że nieźle. Mam nadzieję, że zwoju wystarczy na te wasze twórczości. Możemy poznać pierwsze zdanie, czy nie? Aha, rozbudowane, no dobra. Na co kiszkę to może? A nie, to nie, to nie. Jak za takie długie, to nie. To później. Nie? Ja zaczęłam tak jak w bajce. Na zielonym mchu mięciutkim zamieszkały krasnoludki, po czym Sylwek dodał, a to niezłe mole były, co na meszku spać lubiły. Po czym Marek Kuna, ciasto zwane leśny mech, wszystkim zapierało dech. I dalej już chyba... Dalej, piszcie dalej, za chwilę będziemy odczytywać to wasze dzieło. Spieszcie się, bo wszyscy tam się już w drugim kącie niecierpliwią, bo już mają przygotowany tekst, który chcą do tego poematu dodać. Idę pytać o dziczyznę i o smak tego ciasta. Czy panu ciasto smakuje? Bardzo. A jak bardzo? Bardzo. Proszę Państwa, bardzo proszę się nie powtarzać, bo bardzo, bardzo to już tyle razy padło na tej sali, że naprawdę. Proszę Pana. Jestem Daniel, bo ile lubię ciasto i jest bardzo dobre. Super, no i się cieszymy. Rozumiem, że już ma Pan też fragment wiersza, żeby tam dopisać. Jeszcze nie. Magda, ty spróbowałaś ciasto mech? Oczywiście. Wszystko to, co leśne, to ja od razu. Liczyzna i ciasto mech się idealnie łączy, więc jest takie przyjemne.
Tak, bo Magda, proszę Państwa, budzi się o której? W sobotę Magda wstaje o 3 w nocy i biegnie do lasu. Idzie do tego lasu, biegniesz? Wszędzie. Cała regionalna dyrekcja lasu. Pani smoko była dziczyzna? Dzika sarna była wyśmienita. Skoro była taka wyśmienita, to na pewno tego całowania szefa kuchni się doczekamy. A panią smakowało? Dziczyzna? Dziko rozkoszna. A z kolei ciastunek? Jak najbardziej. Nie za słodkie, nie za kwaśne. Sam raz. Też przekołudne. A już ułożyłyście fragment? Tak. Tak. Ty ułożyłaś, tak? Nie pytam cię, nie proszę cię, żebyś powiedziała, tylko powiedz, sama ułożyłaś, czy trochę pomogły? Sama. Bo dla mola książkowego nie ma w życiu nic trudnego. Proszę, proszę, pani proszę. No, córka z matki. Tak, prawda. Jaka matka, taka córka, tak? Jeszcze są. Dobra, a ty smakowała? Bardzo dobrze. Rozpłynęła się w ustach. A ciasto mak? No bardzo. Chrypki dostałem po matce. Że ciasto, po którym się dostaje chrypki, to musi być coś. Jadziu, a jak... Można porównać twój tort do tego ciasta? Tak. Nie można. Można. Bardzo dobre. Śmietana chyba bychawska. No koniecznie, na innej tutaj nie przyrządzamy niczego. Ciasto ten, to jest taki biszkop, tak mi się wydaje, jest bardzo puszysty. Nie ma zakalca. A sprawdzili, znaczy poczuliście, co w tym cieście jest, jakie składniki? Szpinak. Skąd? A tak myślę. Bo mamy... Czujka mamy. jak molek mamy czujki i czujemy. A pani smakowało ciastomek? Jeszcze nie próbowałam. Za dużo jedzenia. Aha, pani na razie się delektuje widokiem tego ciasta, a potem jak popróbuje... A propos widoku, ciasto bardzo nawiązuje do wyglądu lasu w tej porze, gdzie jest wysyp spod grzybków, rosną właśnie w takim muchu, także bardzo nawiązuje do tej pory. Dziewczyny, ja tutaj widzę, że jakąś konkurencyjną imprezę urządziłyście. Widzę jakieś tutaj dania, których na ogólnym stole nie ma. Co to jest? Ale szkoda, właśnie żadna konkurencja. Napisałaś kiedyś, że uwielbiasz wszystko z kaszy jaglanej. Ja to ci przepraszam. Wasza z kaszy jaglanej, ciasto z kaszy jaglanej, chlebek. Niekoniecznie z kaszy jaglanej. Ale zapraszamy do stołu do Bogucika. Tutaj, w tym momencie. I do degustacji. Rozumiem, że to spod twojej ręki wyszło. Dobrze, rozumiem. Kiszka się właśnie pokroiła chyba. Równiutkie plastereczki. Staramy się. Pachnie cudnie. Może nie przesadzajcie z tym. Ale żeby na jeden z tym. No nie, tak to nie jedzą. To... No ile chcecie kawałków? Po jednej? Po dwa? Po jednej. Po trzy? Tylko słonicie po jednej. No dobrze, po większością głosów ustaliliśmy, że na początek dostaniecie Państwo po jednym plastrze kiszki ziemniaczanej. Przepraszam, po jednym plasterku kiszki ziemniaczanej. Bardzo proszę uważnie próbować, bo za chwilę będzie ważna chwila, bo Państwo musieli podjąć decyzję. Mam jeszcze. Ja mówię dobrze. Proszę pana, pan to przyrządził, czy pan tego spróbował? Spróbowałem, że to musiałem najpierw na początku ja to spróbować, na razie żyję. No. 3 minuty minęło, żyje, nie jest źle. Ja też ale ja mam. Jaki smak? Może troszeczkę po prostu jest bardziej pikantna, ale no
po prostu powiem inaczej. Na dalsze przetrzymywanie, gdyby ona poszła na zamrożenie, on ten pieprz by zniknął, no nie? No akurat to był świeży pieprz, po prostu, którego ja nie robiłem, a nie z jakiej to jest firmy, także po prostu ciężko by było wygodować, ale mi się daje, że jest zrobiło. Ten pieprz to skąd? Potrzeba kuchni, Mariusz. Proszę Państwa, pytam o ten pieprz, dlatego że Pan Piotr zwykle jeździ... Z sobą, ale ja już tu już akurat zaplecie, także skorzystałem z tego. Czy wiecie, proszę Państwa, że ten oto pan, który właśnie kroi kiszkę ziemniaczaną, nie wyjeżdża z domu bez pieprzu i soli w pojemniczkach? Nie wiemy, a już wiemy. Są w koszyku. No to pokaż. Ma własną sól i własny pieprz, nigdzie się nie rusza bez nich. Pytanie, z jakiego... pojemniki wiele przeszły. Akurat zwiedziły Europę. Dlaczego z tymi pojemnikami? Gdzie były, co zwiedziły, co widziały? Różnie by to by trzeba upominać, ale i naprawdę pojemniki nic z nimi się nie rozstaje. Nawet jak po prostu wyruszam gdzieś za granicę, zawsze one są ze mną. Jeśli będę wymieniał kraje, w których po prostu były, no ale przyjmijmy, że Europa została przez nich zjechana. To jest niesamowite, że facet nie bierze, nie wiem, kobiety, przyjaciela w podróż, tylko sól i pieprz. Z tego się akurat nie da żyć, no bo jeżeli chce się dobrze przyprawić jakieś jedzenie, no to niestety te rzeczy muszą być pod ręką. No święta prawda, bez kobiety żyć można, a bez pieprzu soli, a nie rusz. Moniko, ty próbowałaś? Bardzo dobra, umiem nawet ją pokroić. Brawo! Panie Kamilu, próbował pan? Próbowałem i powiem, że męską ręką była przyprawiana. Męska ręka maszowała. Dziękuję bardzo. Jeszcze Turca, gdzie jeszcze to było? Mamy tam jeszcze Szczuromola.